Otwórz drzwi, synu. Rozkazy Valeriana, ser. Nikomu nie... Otwórz drzwi. Testowy rozpoczyna się za 2 minuty.
dobrze wykorzystaj ten test. Bo będzie ostatni. A teraz daj nam chwilę. Dobrze. Wyjdziemy stąd jeszcze dzisiaj, skarbie. Dobrze. Wtedy ruszymy po Mengska. Zapomnij o Mengsku. Zapomnij o wszystkim. Tu chodzi o ciebie i mnie. Dopóki Mengsk żyje, nie będzie mnie i ciebie. Poruszyłem niebo i ziemię, żeby cię odzyskać, Saro. Nie pozwolę ci tego zmarnować dla zemsty. Inicjowanie drugiej fazy testów. Nie poddałem się, Saro! Teraz ty się nie poddawaj! Rozpoczyna się druga faza testów. Co chcesz osiągnąć tymi testami, Valerian? Mówiłam ci już. Nie pamiętam niczego z czasów Królowej Ostrzy. Musimy sprawdzić, ile zostało w tobie mutagenu zergów. Doceniam twoją współpracę, Kerrigan. Wszystkich współpracowników trzymasz w celach? Kiedy upewnimy się, że jest bezpiecznie, sam otworzę drzwi. A teraz spróbuj sięgnąć umysłem. Czujesz coś? Robotnica? Naprawdę chcesz, żebym przejęła kontrolę nad świadomością zerga? Wiesz, czym to grozi? Wszystkie okazy przebywają w kontrolowanym środowisku. Dobrze. Teraz sprawdź, czy możesz przekształcić robotnicę w wylęgarnię. Wylęgarnia to główna budowla zergów. Wytwarza biomasę, na której można tworzyć inne budowle. W wylęgarni rodzą się larwy, które mutują w robotnice lub inne formy zergów. Kiedy zużyjesz larwy, z czasem w wylęgarni pojawią się nowe. Dobrze, Kerrigan. Wpuszczam do pomieszczenia testowego kolejne robotnice. Sprawdź, czy możesz nakazać im, by zbierały surowce. Za mało minerałów. Potrzeba więcej nadrządców. Dobrze ci idzie, Kerrigan. Czy możesz stworzyć więcej robotnic? Żeby stworzyć więcej jednostek, muszę mieć nadrządcę. No to do dzieła. Jeden nadrządca nie zaszkodzi. Nadrządcy zapewniają zergom zaopatrzenie. Obecne maksimum zaopatrzenia wyświetlane jest w prawej górnej części ekranu wraz z informacją o bieżącym poziomie zużycia. Jeśli nie będziesz dysponować odpowiednim zaopatrzeniem, nie przekształcisz jednostki. Mieliśmy skończyć, ale pójdźmy o krok dalej. Spróbuj przekształcić robotnicę w nieckę rozrodczą. Za mało minerałów. Niecka rozrodcza pozwala wylęgarni tworzyć zerglingi z larw. Ale wiesz, że to się źle skończy, prawda? Pracujemy w kontrolowanym środowisku. Niecka rozrodcza jest gotowa. Może zejdziesz i osobiście ją przetestujesz.
Dziękuję, ale stąd widzę wszystko bardzo dobrze. To chyba wszystko na dzisiaj. Świetna robota. Jeśli to ci się podobało, to patrz teraz. Zaraz stworzę zerglingi. Za mało minerałów. Kerrigan? Co ty robisz? Testuję twoje kontrolowane środowisko. Przestań! Nie prosiłem cię o tworzenie zerglingów! Zabawna sprawa z tymi zergami. Nigdy nie robią tego, czego oczekujesz. Zakończyć eksperyment. Wyślij ci roboty wartownicze do odkazania cel. Zamknąć cały poziom i włączyć eksterminatora. Nic nie może się wydostać! Może jeśli zniszczę twojego eksterminatora, nauczysz się, że zergów nie można kontrolować. Zerglingów w zamknięciu. Valerian był nieostrożny. Może je też uwolnię. Naruszono systemy zamknięcia. Okazy zergów wolne. Ewakuować naukowców! Zabierzcie stąd cały personel! Przydadzą się. Kerrigan, to nie zabawa! Jak to z zergami? Uciekać! Zergi! A niech to! Wyprowadzić cały personel z tego poziomu! Na poziomie nie został nikt z personelu. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Drzwi zamknięte. Aktywowano obronę gazową. Drzwi nie otworzą się, dopóki nie zniszczę wieżyczek. Gaz szkodzi moim zerglingom! Teraz zniszczymy eksterminatora. Cóż, miałeś. Jeszcze nie. Ciągle jestem w zamknięciu. Eksterminator aktywny. Jednostki są atakowane. Twoje jednostki
atakowane. Sytuacja krytyczna. Zergi opanowały cały poziom. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało, Kerrigan. Szczęście nie miało z tym nic wspólnego. Może teraz zrozumiesz, jak niebezpieczne są zergi. Wyślę je z powrotem do klatek. Doceniam to. Otwieram twoją celę, możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz. Może następnym razem dowiedziesz swoich racji, nie niszcząc połowy placówki.